No hej, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Krisu i zapraszam na kolejny materiał z FIFA 15, a dokładnie z trybu kariery Śląskiem Wrocław na moim kanale. Dzisiaj rozegramy sobie dwa kolejne spotkania. Będzie trudno poprawić bilans, który na początku tego sezonu nie jest zbyt optymistyczny, ponieważ w lidze mamy zwycięstwo, remis i porażkę, a w Lidze Mistrzów niestety pierwszy mecz u siebie przegraliśmy z Manchesterem City 2-0. Dzisiaj zagramy oba mecze na wyjeździe z Zawiszą Bydgoszcz oraz na Etihad Stadium z Manchesterem City. W komentarzu pod poprzednim materiałem był komentarz jednego z widzów, który chciał, abym sprowadził Arkadiusza Piecha z Legii Warszawa do naszego zespołu, jako że potrzebujemy jakiegoś napastnika. Zaproponowałem na początek 500 000 euro i stwierdziłem, że to będzie odpowiednia kwota za Piecha, który jest szczęśliwy w Legii. Za chwilę, kilka dni później przesymulowałem, przyszła wiadomość, że Legia nie wyraża zgody na 500 000, chce 700 tysięcy, więc stwierdziłem, że 200 tysięcy nie robi nam tutaj większej różnicy i zaproponowałem Legii te 700 tysięcy, czekając na odpowiedź. Tym samym Karol Angielski zostanie z klubu sprzedany, o ile w ogóle ktoś się po niego zgłosi. Oczywiście wystawiam go na listę transferową, na której jest już Dankowski, Plaku i oczywiście Machaj, nasz środkowy pomocnik ofensywny. Przenosimy się do pierwszego spotkania na dzisiaj. Będzie to mecz z Zawiszą Bydgoszcz. Nie będę tutaj stosował jakiegoś rezerwowego składu, bo mecz z Manchesterem City w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów na pewno nie będzie łatwy i nawet jak wyjdziemy na pewno najsilniejszym składem, to nie mamy pewności w ogóle, że awansujemy do Ligi Mistrzów, tym bardziej, że pierwszy mecz przegraliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, 2-0, a tutaj naprawdę nie chcemy, żeby nam drużyny typu Lech bądź Legia odskakiwały w tabeli, bo mierzymy również w Mistrzostwo Polski, dlatego najmocniejszym składem, jaki obecnie mamy, zagramy sobie mecz z Zawiszą Bydgoszcz. Macie tutaj obecnie skład Zawiszy, mamy Kadu na napastniku, mamy Masłowskiego, Wagnera, Luisa Carlosa, mamy Gulona na środkowym pomocniku defensywnym. Jest to naprawdę bardzo silny zawodnik i jego się najbardziej obawiam, jeżeli chodzi o dominację w środku pola. U nas standardowo Mila, Milik oraz Pajszao z przodu. Pierwsza sytuacja dopiero w 16 minucie meczu. Marco Pajszao zagrywa piękną krosową piłkę do Arkadiusza Milika. Wpada Milik w pole karne, strzela lewą nogą i w 17 minucie Arkadiusz Milik strzela dla nas bramkę na 1-0. Naprawdę świetnie gra mi się Milikiem. Jego lewa noga jest i w podaniach, i w strzałach naprawdę świetna. Jest to drugi gol Arkadiusza Milika w naszym sezonie. Pamiętajmy, że on jest tylko wypożyczony. Znaczy ja po tym sezonie i tak żegnam się tutaj ze Śląskiem Wrocław. Kolejna sytuacja, asysta Milika, fantastyczne, genialne zagranie do Marco Pajszao, sam na sam z bramkarzem. Pajszao takiej sytuacji nie marnuje i jest to szósta bramka Marco Pajszao w tym sezonie. Klub opuszczam, ponieważ chciałbym też pobawić się w innych ligach, a nie tylko w Lidze Polskiej, w której będę po tym sezonie już 2 lata. Myślę, że takie 2 sezony to jest takie optimum jak na grę, więc mam nadzieję, że następny klub to będzie coś z Ligi Holenderskiej, może te początkowe ligi z Francji, powiedzmy z Niemiec, no ciekawe, zobaczymy jak będzie. Tutaj kilka sytuacji, 3 sytuacje w końcówce meczu dla Zawiszy, żadna niewykorzystana. Legia do przerwy prowadzi, Lech do przerwy prowadzi, obie te drużyny prowadzą po 1-0. Jak widzicie, to Zawisza oddaje więcej strzałów na bramkę, bo aż 4 oddała, my tylko 2, ale to my zamieniliśmy te 2 strzały na bramkę, na gole po prostu, może tak ładniej powiem, i jest po prostu dla nas lepiej. Fantastyczne, genialne, no po prostu to, co robi Milik lewą nogą, jeżeli chodzi o te krosowe piłki, to jest bajka. Dobrze, że to odkryłem. No zobaczcie, jak genialnie zagrał do Milik, który prawą nogą wykończył tutaj, strzelając swoją pierwszą bramkę w tym sezonie w polskiej ekstraklasie. Stwierdziłem, że to najlepszy moment, żeby zrobić zmiany i dać odpocząć tym najlepszym, najważniejszym zawodnikom przed meczem z Manchesterem City, więc wszedł Akpom, wszedł Szwoch i Brücker na lewą stronę boiska. Strzał techniczny Marco Pajszao. Niestety piłka trafia w obrońcę. Gulon próbuje wyprowadzić kontrę. No i popełniłem błąd, skasowałem akcję Guloma, to dobrze, że ją skasowałem, ale nie skasowałem tym zawodnikiem, którym powinienem. I czerwoną kartkę ogląda Celeban w 64 minucie spotkania. Jest wielka szkoda, ponieważ w następnym meczu ligowym będziemy musieli radzić sobie bez Celebana. Zawisza ruszyła zdecydowanie do przodu, widząc, że mamy tutaj jednego zawodnika mniej. Przesunąłem Dabo na środek obrony, tutaj słupek ustrzegł nas tym razem od straty bramki. Nie byliśmy dłużni, również staraliśmy się wyprowadzać jakieś sytuacje. Tutaj Szwoch w indywidualnej akcji stwarza sobie sytuację do oddania strzału, strzela, ale no to był strzał znacznie nad poprzeczką bramki. Luis
Luis, tak? Kurczę, nie zauważyłem, kto tam podawał piłkę. Fakt faktem, strzał łatwy do obronienia dla naszego Pawełka. Tutaj Pawełek robił rzeczy naprawdę fantastyczne, te dwie obrony. Jeżeli obroniłby jeszcze tą trzecią piłkę, to uznałbym taką paradę całej mojej tutaj przygody w trybie kariery Śląskiem Wrocław. Naprawdę Pawełek tutaj robił rzeczy genialne, ale niestety Wagner strzelił swoją pierwszą bramkę w sezonie i ustalił już jednocześnie wynik tego spotkania. Wygraliśmy 3-1 z Zawiszą Bydgoszcz, mimo że 11 strzałów oddała Zawisza, my tylko 5, więc naprawdę no średni mecz w naszym wykonaniu, aczkolwiek skuteczność, wyrachowanie i to nam zapewnia dzisiaj bardzo ważne 3 punkty w drodze po mistrzostwo, drugi raz z rzędu, po mistrzostwo polskiej ekstraklasy. Jak widzicie, Legia wygrała, Lech jeszcze pewniej wygrał swój mecz, więc status quo utrzymany i te wszystkie drużyny naprawdę pną się w tabeli do góry. Przyjęta oferta za Arkadiusza Piecha, te 700 tysięcy wystarczy, więc damy mu zarabiać 6 tysięcy euro tygodniowo, które chce, damy mu kontrakt na 3 lata, nieokreślona rola w zespole, myślę, że to i tak się uda go ściągnąć, nie musimy mu tam dawać nic kluczowego, żeby później nie narzekał, że mało gra. Chwalimy, motywujemy czy chwalimy? Ja myślę, że pochwalę tym razem swój zespół, ponieważ naprawdę jesteśmy w dobrej formie. Przegraliśmy tylko 2-0 z Manchesterem City ten pierwszy mecz, więc pochwalę swój zespół. No i ja was zapraszam na mecz na Etihad Stadium z Manchesterem City. Oczywiście, tak jak wam powiedziałem, wszystkie mecze w tym sezonie toczymy na poziomie najwyższym, jaki jest możliwy w trybie kariery, czyli na legendarnym. Ponieważ jak ja już mam coś zdobywać i już mam tą grę przechodzić ze Śląska do jakichś lepszych klubów, to chciałbym, żeby to wszystko było na poziomie naprawdę najtrudniejszym. Maruka na ławkę rezerwowych, tutaj mamy tą ławkę rezerwowych większą niż w polskiej lidze. Chciałem zobaczyć, ile tutaj Piech ma gwiazdek sztuczek, ma tylko 3 gwiazdki sztuczek, dlatego zacznie on mecz na ławce rezerwowych. Skład Manchesteru City na ławce Higuain, ich nowy nabytek, jako że Aguero odszedł do Realu Madryt w poprzednim okienku transferowym. Mamy Jovetića, mamy Silvę, naprawdę mamy genialny skład Manchesteru City. Na bramce Caballero, a nie Joe Hart. W pierwszym meczu też bronił Caballero. Nasz skład najsilniejszy, jaki obecnie posiadamy. Pawełek na bramce, myślę, że spisał się dobrze w lidze, więc dlaczego miałby tutaj się dobrze w tym spotkaniu nie spisać? Pierwszy strzał bardzo leniwy Jovetića, na szczęście łatwo wyłapany przez bramkarza. Później Pawełek, genialna interwencja, ale te dobitki są piekielne dzisiaj. Jovetić, cholera jasna, dopada do odbitej piłki przez Pawełka i strzela bramkę. 1-0 dla Manchesteru City w dwóch meczu, niestety jest już 3-0 i potrzebujemy 3 bramek, żeby awansować. Kurczę, poddałem się już prawie tutaj psychicznie w tym momencie, ponieważ naprawdę liczyłem, że może wygram 2-0 i dogrywka, ale jeden gol Manchesteru City już mnie tutaj podłamał psychicznie, ale przyszła 37 minuta gry i czerwoną kartkę za ten brutalny faul zobaczył argentyński prawy obrońca Zabaleta, gracz Manchesteru City oczywiście. Zobaczcie, jak tutaj brutalnie wykosił Marco Paixão i tutaj troszeczkę, no nie to, że uwierzyłem, bo to nadal są 3 bramki przeciwko drużynie Manchesteru City, ale uwierzyłem, że może coś minimalnie się zmieni i zobaczcie. 45 minuta gry. Fantastyczne dośrodkowanie Maksimina, wypożyczonego z Saint-Étienne, i Marco Paixão strzał głową, perfekcyjny, i jest 1-1, więc w tej drugiej połowie, jeżeli strzelimy 2 bramki, nie tracąc żadnej, chociaż zobaczcie, jak wyglądają statystyki, do przerwy oddajemy tylko jeden strzał na bramkę. Jest 60 minuta, nic się nie działo, stwierdziłem, że to jest najlepszy czas na zmiany. Wejdzie na plac gry Maruka. Zastanawiałem się, czy nie wpuścić Piecha, ale myślę, że to nie jest dobry moment na debiut dla tego gracza, dlatego wszedł Kirm i Hetley zada, bo na ostatnie pół godziny meczu Jovetić, Jesus Navas, piłka oddana do Jovetića, Jovetić z dystansu, naprawdę, ależ to była petarda, na szczęście tylko w poprzeczkę ta piłka trafia. Maruka dośrodkowuje w pole karne, Marco Paixão po raz kolejny próbuje z główki, ale Caballero, to był za łatwy strzał dla Willy Caballero. Mamy sytuację, Milik po raz kolejny, lewa noga, Marco Paixão i mamy na 20 minut przed końcem gol, ale my walczymy, nie wierzę. Kalma na Etihad Stadium od Portugalczyka, wcale nie od Ronaldo, a od Marco Paixão. Jest naprawdę dobrze tutaj. Już czułem, kurczę, że jeszcze jeden gol, nie tracąc żadnego, i uda się awansować, ale akcja później, Silva cofa piłkę do Zuculiniego i niestety Zuculini strzela bramkę. 72 minuta gry, Manchester City doprowadza do wyrównania i znowu potrzebujemy 2 bramek, żeby awansować, co naprawdę wydawało mi się strasznie już niemożliwe, tym bardziej, że City nie zwalniało tempa, znowu Zuculini strzela, blokował to nasz defensor z główki, próbował Dawid Silva bodajże dobijać, ale Pawełek na posterunku, kolejna sytuacja i tutaj
Nie wiem, nie wiem, moi drodzy, ja nie wciskałem, naprawdę, mówię wam, nie wciskałem klawisza do wślizgu. Czerwona kartka dla Celebana, czyli jak dostać dwie czerwone kartki w dwóch meczach pod rząd. Można? Można, moi drodzy. Celeban, czerwona kartka, mamy rzut karny, podchodzi Samir Nasri, broni Pawełek, który jest w genialnej formie, ale oczywiście musimy mieć pecha, musimy mieć na poziomie legendarnym pecha i piłka zostaje w taki sposób wypluta przez Pawełka, że z takiego ostrego kąta Jesus Navas, czy strzelał? Nie, Samir Nasri. No i mamy 3-2 dla Manchesteru City. Tutaj już oczywiście wszystko się skończyło. Graliśmy jednego zawodnika mniej i Manchester City naprawdę to wykorzystywał. Tutaj Pawełek jeszcze ustrzegł nas od straty kolejnej bramki. Kolejna sytuacja. Fernandinho spokojnie, ładnie zagrywa do Davida Silvy. Zobaczcie, jak fantastycznie pod poprzeczkę, pod tą górną siatkę praktycznie David Silva daje jeszcze wyższe prowadzenie Manchesterowi City. Jest 4-2 w dwóch meczu, 6-2 przegrywamy z Manchesterem City, więc naprawdę łoi nas Manchester City niesamowicie. Kolejna sytuacja, Pawełek, no naprawdę jest genialny, cholera, Pawełek, nie spodziewałem się, on naprawdę, wiem, dużo bramek straciłem dzisiaj. Ostatecznie przegrałem mecz, 15 strzałów City naszych, tylko 5, ale Pawełek naprawdę spisuje się świetnie, dostał genialną notę jak na 4 bramki stracone, zadowolony jestem z mojego składu. Już w następnym odcinku zaprezentuję wam, jak wyglądają fazy grupowe Ligi Europejskiej oraz Ligi Mistrzów. Sprzedajemy Dankowskiego do Bray Wanderers. Ja się tymczasem z wami żegnam. Oczywiście gramy w tej Lidze Europejskiej. Udało się awansować do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Mamy trudną grupę. Już w następnym odcinku wam ją pokażę. Tymczasem się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.